Post Anny Wędzikowskiej o tym, co przeszła w TVN, trafił i do stacji. Odpowiedziano jej po kilku godzinach, dość lakonicznie. Od niedzielnego poranka w mediach aż huczy o tym, co w sobotni wieczór zdecydowała się opisać Anna Wędzikowska. Była już prezenterka TVN w brutalnych słowach odmalowała czasy pracy w stacji, wyznając m.in., że zmagała się z depresją, miała myśli samobójcze, a fakt, że jest DDA, utrudniał wyjście na prostą. Anna Wędzikowska doczekała się odpowiedzi od stacji. Nie wystosowano jednak żadnego oficjalnego oświadczenia, a zdecydowano się na zostawienie komentarza pod głośnym postem prezenterki. Trzeba przyznać, że to dość lakoniczna forma odpowiedzi. Aniu, twój wpis poruszył bardzo wiele osób, czytamy. W redakcji DDTVN zdarzały się niestety zachowania, które nie powinny były mieć miejsca w dobrze zarządzanej, przyjaznej firmie, jaką chcemy, żeby był TVN. Do komentarza dodano właściwie tylko dwa inne zdania. TVN podkreśla, że w organizacji wprowadzono sporo zmian, a sytuacje, które zgłosiła Wędzikowska, nie powinny były nigdy się zdarzyć. Po otrzymaniu twojego listu wprowadziliśmy sporo zmian organizacyjnych i personalnych. Przytoczone przez ciebie sytuacje nie powinny były się nigdy zdarzyć i zrobimy wszystko, żeby się nie powtórzyły, brzmi komentarz. Wystarczający? Przypomnijmy, że od rana Anna Wędzikowska doczekała się wyrazów współczucia także ze strony kolegów i koleżanek ze stacji. Głos zabrali m.in. Agnieszka Woźniak-Starak i Mateusz Chłatki. Agnieszka Woźniak-Starak wspiera Annę Wędzikowską po wyznaniu o mobbingu w TVN. Zawsze będę wdzięczna za tego maila.